Pierwsze logowanie do Teams Microsoft.com. Wchodzimy na stronę przez link podany w mailu lub kopiujemy go do przeglądarki. Używamy przeglądarki Chrome lub Microsoft Edge. Przechodzimy na stronę logowania. Jeżeli już miałeś konto Microsoft, zobaczysz taki widok. Wówczas używamy innego konta. Jeżeli do tej pory nie miałeś konta Microsoft, po wciśnięciu linku otrzymasz taki widok. Wpisujemy tutaj adres mailowy, który został podany w mailu. Mój to uczeń.testowy@zspo.pl. Przechodzimy dalej. Wprowadzamy hasło, które otrzymaliśmy. I wciskamy zaloguj. W tej chwili wyskoczyło okienko, czy zapisać hasło. Zamykamy je krzyżykiem, bo wpisaliśmy hasło tymczasowe. Natomiast teraz wpisujemy ponownie hasło, które otrzymaliśmy. I ustawiamy już swoje hasło, które należy zapamiętać, aby można było się w przyszłości logować na nasze konto. I je potwierdzamy. I logujemy. Teraz możemy już zapisać hasło. Tutaj wpisujemy nasz zapisz. Widzimy ekran powitalny. Możemy pobrać aplikację do systemu Windows. To przedstawimy w następnej prezentacji. Natomiast teraz przejdziemy do aplikacji internetowej. W tej chwili widzimy swój pulpit i klasę, do której jesteśmy zapisani. Tutaj są monity, kto dodał kogo do zespołu. Aby sprawdzić pocztę, wchodzimy na 9 kropek z lewej strony, wciskamy Outlooka, ponieważ jesteśmy. A przepraszam. Tutaj wybieramy język i strefę czasową. O, przepraszam, tutaj wybieramy strefę czasową i w tej chwili mamy Warszawę plus 2 godziny. Plus 1. Zapisz. Tu już mamy dostęp do naszej poczty i powiadomień.